pierwszy, atakuj. Cała, tylko żebyś miał dziób prosto i pójdzie. Dziób prosto ma być. Co? Co mówisz? A, robale. Komary? Najgorsze, dobra, lećmy dalej, bo mamy obsługę potężną. Kurde, ale ta rzeka jest czyściutka, przepiękna jest, bo zobacz jakie ma bujne w ogóle roślinność w korycie. Tych kurde krzaki to nawet na Kocince chyba takich nie ma. Prawda jest kozak. Ale akcje miałem, matko i córka.
ale patrz, tu już jest głęboka i szybka dosyć, nie? Tak, bo no właśnie fajnie, fajnie się zrobiło. Tam to była cały czas taka, wiesz co, bo zawsze jest tak, że jak masz zaporę, to przed tą zaporą woda hamuje i płynie wolno. Tak, tak, dokładnie. Kurde, jaki tutaj są... Malnie roślinność. Czujesz? No, tak coś mi zajechało smażoną rybką. Wsteczny. Fajny? Ostatnio rzucało tą? Tobą bardziej mówisz? No w sumie nie wiem, dłuższy może bardziej stabilny, może chodzi o to, że jest dłuższy, bo krótsze są łatwiejsze w manewrowaniu, w jakichś skrętach czy przeciskaniu się, a dłuższe są stabilniejsze, mniej je rzuca. Jeszcze wiesz, ja mam na przykład ten skek z tyłu, jak się go wysunie, to on też daje dużo dosyć do tego, że tak nie obraca. Co? Ta, no czy właśnie to, że trzyma się stabilnie, że nie skręca jak, wiesz, jak bączek, tylko w miarę płynie prosto.